Elo, elo, 12 Kozlo, pozdro. Witam was w 114 odcinku. Dzisiaj bardzo podobny odcinek jak wczoraj. Czy jakieś zmiany były? Nie wydaje mi się. No nie, nie, nic szczególnego się nie wydarzyło. Dlatego lećmy już do komentarzy odcinka. Na koniec jakieś pytanko. No i na początek nie zgadniecie. No nie zgadniecie. Handstand. Jak widać, no próby, jeszcze raz próby. Odrywam się, zlatuję i tak w kółko, co nie? Tą próbę właśnie chciałem pokazać. No, przytrzymane ładnie, nogi się cofnęły, znowu wróciłem, coś tam spiąłem, ale jednak to nie było już to. Ale no, próba taka solidna, tak mi się wydaje. Po handstandzie, znaczy w sumie to w trakcie, bo ja to tak łączę sobie, wychyły rozgrzewkowe. No i tutaj znowu zagrzew, o widzicie, tam po prawo, już wyczaił, idzie, opierdolić. No i generalnie to tutaj mu powiedział, żeby bary wypchnąć. Ja oczywiście, wiecie, w głowie to wygląda coś takiego, że wypycham te bary, ale robię tego garba, więc a jak chcę tak jakby zniwelować tego garba, to już te bary tak nie pracują. Później pseudopręć push-upsy. Kurde, no nie lubię tych pseudopręć push-upsów, bo też ich nie umiem robić, nie? Też co innego by było, jakbym je umiał robić. No i amerykanki w taku, czemu w taku, nie? A nie w jednej nodze. One leg jeszcze stwierdził zakrzew, że no jeszcze jest za wcześnie na one leg, a też nie chcemy, żeby się no rozjebać na nowo. Dlatego w taku po 5 powtórzeń dałbym radę 10 zrobić, ale no jeszcze się wstrzymuję, wiecie, no to już jest i tak bardzo dużo, nie? Że ja to mogę robić. A nie chciałbym tego zepsuć za wszelką cenę. I znowu pseudopręcz push-upsy, już 2 powtórzenia, bo już przy pierwszej serii sobie mniej więcej przypomniałem ruch, ale dalej to kuleje, no dalej tutaj gdzieś brzuch niedopięty, tu no co chwila muszę to poprawiać, co nie? Tu już wyjadą 3 powtórzenia. No i widzicie, o, to pierwsze powtórzenie w mojej głowie to jest dobrze wszystko, co nie? No a tu wychodzi, że retrakcji za mało przy schodzeniu, tu to, tu tamto, i to jest taka wieczna rzeźba i poprawianie tego. Aczkolwiek i tak jestem zadowolony. No i przechodzimy na ciężar, siłóweczka. Jak widzicie, zaczynam z dychą. Czemu z dychą? No bo to jest jednak nisko, co nie? No dlatego, że tak jak wiecie, no wracam dopiero, co nie? Dlatego nie ma co się podpalać i zakładać od razu 35 kilo na koniec. Tylko stwierdziłem, że 30 sobie zamknę, bo to i tak jest blisko tego mojego rekordu, a bezpiecznie, po prostu. No i tutaj 15, wszystko sztywno, ładnie to lata. Tak samo jest na dipach. Na dipach tu się skupiam na tym, żeby tych łokci na zewnątrz nie dawać, tylko wzdłuż tych, do kąta prostego. No i wydaje mi się, że lepiej, zaczynają lepiej już wyglądać te dipy, bo wcześniej to bardzo się przechylałem do przodu i wydaje mi się, że dużo mogłem tracić na tym siły, a tutaj do 90 stopni bardziej tak schodzę w dół niż do przodu i to się trzyma, co nie? 20 też spoko i kurde, no już mogłaby przestać, już mógłbym pominąć tą 20, bo już nie chcę o tym gadać, to już powiem na zaś. Przy 25 zacząłem coś tam czuć w tym rotatorze, co nie? W ogóle ta koszulka, te rękawy, to jest pomyłka jakaś. Ja dopiero teraz to widzę, jaki ten rękaw jest szeroki ogólnie. Tak.
Przy 25, co nie, poczułem coś takiego niewygodnego, co nie, właśnie tam w okolicach łopatki, gdzieś jak ten stożek. I już tak mówię, dobra, to jest dobry znak, że dobrą decyzję podjąłem dzisiaj. No i 30 zamykam, ale no niestety poszło tylko na 4, bo już przy czwartym ruchu właśnie miałem takie coś, że kurwa, coś tam siedzi, taki niby ból, ale to jest taki, no nie wiem, no określmy to bólem takim tępym, co nie? No i jak poczułem ten ból, no to automatycznie stwierdziłem, że dobra, 4 wystarczy, to i tak jest dużo. Tutaj ten i na koniec brzuch, oczywiście scyzoryki bez kombinacji. Tu ostatnio podpatrzyłem, że chuj nie robię, bo oszukiwałem trochę, że tą głowę cały czas miałem w górze, a ona powinna raczej chodzić tak z ciałem całym, co nie. No i to by było na tyle z treningu. Top comment z przedwczorajszego odcinka. Krzychuk 8015. Jak przytrzymasz tego plancza, to robię ten tatuaż. Pozdro, siła i honor. Pozdro, siła i honor. I tu dwie osoby jeszcze się zadeklarowały. Kurwa, no fajnie by było, żeby zrobić. Ale myślę, że bezpiecznie bardzo w to weszliście. Myślę, że bardzo bezpiecznie, aczkolwiek ja liczę na to, że coś zaskoczy, nie? Rip Kuba, siemano kozlo, jak tam z koniem, zwalony? No nie, 114 dni i cały czas nie, ale powiem wam, że od 2-3 dni już się zaczyna coś dziwnego robić, że ja przykładowo podczas jedzenia zaczynam, że tak powiem, czuć podniecenie i potrafi mi stanąć. Oprócz tego jeszcze właśnie bóle jąder. To one już się pojawiają bardzo często. Także w ciągu dnia ze 2 razy czuję coś takiego. I tyle w ramach takiej aktualizacji. No i na koniec jeszcze jedno. H.S. Stiglitz, witam, czy 12 przed kozlo to chodzi o wielkość ciurdaka? Pozdrawiam. Pozdro, H.S. Stiglitz, 12 przed kozlo chodzi o, to by było na tyle, siła i honor.